Cześć! W tym odcinku oprócz pięknych kobiet zobaczysz, jak w programie After Effects zrobić speedrun i jak edytować go za pomocą Graph Editor. Zapraszam! Na ujęcie, które przygotowałem w 180 klatkach, czyli duże slow-mo, dodamy speedrumpy w dwóch miejscach. W momencie, gdy modelka zarzuca włosy i jak chlapie wodą. Klikamy na klip prawym przyciskiem myszy, wybieramy Time i Enable Time Remapping. Widzimy, pojawiły nam się dwa keyframe'y na początku i na końcu. Ustawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy rozpocząć przyspieszenie i dodajemy nowy keyframe. Następnie przechodzimy do miejsca, gdzie chcemy zakończyć speedrump, dodając kolejny keyframe. Przenosimy go w stronę pierwszego keyframe'u, automatycznie tworząc przyspieszenie. Tą samą czynność robimy w drugim miejscu, w którym chcemy dodać speedrump. Aby uniknąć dodatkowego zwolnienia, musimy przenieść ostatniego keyframe'a w lewo, w miejscu, w którym prędkość klipu będzie nam odpowiadać. Dodane przez nas przyspieszenia są bardzo twarde, ostre. Aby je zmiękczyć, możemy użyć Keyframe Assistant, klikając prawym przyciskiem na wybranym keyframe'ie. Na pierwszym wybieramy Easy Ease Out, na drugim Easy Ease In. W ten sposób przyspieszenie na starcie i na końcu zrobiło się o wiele bardziej łagodne. Metodą bardziej dokładniejszą na złagodzenie speedrumpu jest Graph Editor. Zobaczcie na drugim przykładzie. Mamy dwa ujęcia z kolejnymi modelkami. Pomiędzy oba klipy wstawimy speedrumpa, który automatycznie utworzy nam przejście. Zaznaczamy pierwszy klip i wybieramy Time Remapping. Dodajemy klatkę kluczową w miejscu, w którym chcemy rozpocząć przyspieszenie i przeciągamy ją do końca klipu. Początek nam zwolnił, ale zaraz do tego przejdziemy. Zaznaczamy dowolnego keyframe'a i klikamy na ikonę Graph Editor. Pojawił nam się wykres do sterowania prędkością. Jeżeli widok jest inny, należy upewnić się, że mamy włączony Edit Speed Graph. W tym miejscu widać nasze przyspieszenie. A ta linia to wspomniane wcześniej zwolnienie z początku ujęcia. Fragmenty ujęcia pod cyfrą 1 są zwolnione, a nad jedynką są przyspieszone. Aby początek przywrócić do oryginalnej prędkości, chwytamy za kwadracik i przenosimy go tak, aby linia była na równi z jedynką. Jeżeli chcemy zmiękczyć speedrumpa, możemy użyć do tego, tak jak wcześniej, Keyframe Assistant, klikając na wybrany kwadracik prawym przyciskiem myszy lub wybrać go spośród ikonek poniżej. Cofnę to i pokażę Wam, jak zrobić to najdokładniej i według własnych potrzeb. Zaznaczamy kwadracik i łapiemy za kółeczko, wyginając linię tak, jak chcemy, aby wyglądało nasze przyspieszenie. W tym przypadku początek delikatnie się rozpędza i końcówka dynamicznie przyspiesza. To samo robimy na drugim ujęciu. Wybieramy Time Remapping. Ustawiamy keyframe'a i przeciągamy go do początku. Zaznaczamy jeden z keyframe'ów, klikamy w Graph Editor i poprawiamy prędkość oraz manipulujemy suwakami. Przycinamy ujęcia do pierwszej i ostatniej klatki kluczowej i gotowe.
Na koniec jeszcze taka mała podpowiedź. Jeżeli przytniemy klip i dodamy time remapping, to ostatni keyframe pojawi się i tak w miejscu, gdzie domyślnie jest koniec ujęcia. Nawet jeśli dosuniemy go do przyciętego końca, ujęcie to nie zmieni długości, a jedynie przyspieszy się. Żeby tego uniknąć, zwężamy obszar roboczy, łapiąc za niebieski punkt. Na szarym pasku klikamy prawym przyciskiem i wybieramy Trim Comp to Work Area. Tworzymy z ujęcia Pre-Compose. Klikamy OK i teraz włączając Time Remapping, keyframe'y są na swoim miejscu. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.